Konkurs ma budować wizerunek regionu jako aktywnego, atrakcyjnego i przyjaznego dla inwestycji. Jest też dobrą okazją do podniesienia świadomości samorządów terytorialnych i ich mieszkańców w zakresie wpływu stanu przestrzeni publicznej na jakość życia. Celem konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa zachodniopomorskiego jest przede wszystkim promocja i wyróżnienie tych przestrzeni publicznych, które w jakiś sposób wyróżniły się w ostatnim roku. Jednym z kryteriów konkursu jest to, że wszystkie dane inwestycje musiały się zakończyć w roku minionym. Komisja konkursowa ostatecznie przyznała Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszą przestrzeń publiczną takim przedsięwzięciom jak Park Dolina Miłości w Zatoni Dolnej, gmina Chojna oraz rekreacyjna ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu. O tym, jak ważne jest to wyróżnienie, wiedzą laureaci z ubiegłego roku. W zeszłym roku tytuł najlepszej przestrzeni publicznej w naszym województwie otrzymał Biały Bór za projekt Centrum Edukacji Ekologicznej. To był bardzo ciekawy projekt, który zmienił zwyczajną, wydawałoby się, przestrzeń, aczkolwiek zapuszczoną, za pomocą bardzo prostych metod. Nie tylko zostały zasadzone tam nowe drzewa i zagospodarowana cała przestrzeń zielona, ale też zostały wybudowane ścieżki ekologiczne. I to właśnie ujęło w zeszłym roku komisję konkursową, która wyróżniła niby zwykły projekt, ale w gruncie rzeczy w swojej istocie dość niezwykły. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni na czerwcowej gali. Konkursowi patronuje marszałek województwa zachodniopomorskiego, który jest także fundatorem Nagrody Głównej.